Siemanko kochani, witajcie w moim kosmosie, z tej strony Klaudia, witam was serdecznie i gorąco w kolejnej kamerce. Siemanko, dziękuję wam z całego serducha, że jesteście, że poświęcacie swój czas, żeby tutaj ze mną być, że poświęcacie swój czas, żeby skrobnąć tego lajka, komentarza chciałam powiedzieć, skrobnąć tego komentarza, czy dać lajka, dziękuję wam naprawdę z całego serca. I dla tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kosmosu, serdecznie was zachęcam do tego, abyście to zrobili. To mnie oczywiście wspiera i dziękuję, naprawdę dziękuję i przesyłam wam mnóstwo pozytywnej energii w ramach podziękowania i w ramach wdzięczności. Więc kochani, w dzisiejszej kamerce chciałam sobie pogadać trochę na temat mojej ostatniej sesji channelingowej, tak, którą miałam z Ewą Piwnicką. No i o tym będę gadać, także słuchajcie, zapraszam do posłuchania. Więc powiem wam, ostatnio zamuliłam, naprawdę, w sumie nie zamuliłam, musiałam się zresetować, naprawdę, musiałam się zresetować od jakiegokolwiek wchłaniania nowych informacji, nowej wiedzy, działania, robienia filmików, edytowania, od mojego Adobe After Effects, nic nie robiłam, po prostu czułam, że potrzebuję resetu. Mam takie coś, że ja działam, jest po prostu ciągłe działanie, ciągłe uzdrawianie, ciągłe przypominanie, ciągła integracja, ciągłe wracanie i przerabianie nowych rzeczy, tylko właśnie po to, żeby, wiadomo, żyło mi się lepiej, nie? Ale czasami potrzebuję się zresetować i to był ten moment ostatnio, gdzie dostałam to jaranie. Powiem wam, ja nie wiem, jak ludzie są w stanie funkcjonować, czy to ja po prostu nie mam tego umiaru i jak już mam jaranie, to jaram jak smok. To naprawdę. Dlatego wolę sobie jeść ciasteczka. Mam dużo przyjemniejsze procesy i w ogóle wszystko jest dużo przyjemniejsze, jak tak jaram, to jest taka zamułka. No ale mówię, wszystko jest po coś, tak? Więc Netflix, nic nie robienie, reset na maksa, wróciłam. Więc przechodząc do tematu, słuchajcie, ostatnio wspominałam w kamerce na temat Kupy Chrustu, że oglądałam ich ostatni odcinek, w ogóle uwielbiam je, są przesympatyczne, uśmiechy na twarzy, dużo pozytywnej energii, fajnych gości mają u siebie na kanale, dużo naprawdę wartościowej wiedzy. Jak nie znacie jeszcze ich kanału, to zachęcam was do tego, abyście sobie luknęli tam po raz kolejny, bo warto, naprawdę, bo warto. Rezonują ze mną na maksa, też jest o kosmitach, o Baszarze było, no o wszystkim to, co po prostu mnie interesuje, to zawsze się tam znajdzie u nich na kanale, więc ostatnio była właśnie na temat channelingu, kto może zostać channelerem, ja też wspominałam, co to jest channeling i tam była właśnie Ewa Piwnicka, więc ja się tak podjarałam, tak podekscytowałam, mówię, tak, ja to chcę połączyć się, żeby te moje wyższe ja wystawiło mi na złotej tacy, tak, wystawiło mi na złotej tacy, co ja mam zrobić, da mi odpowiedzi na różne pytania. Głównie to u mnie chodziło o takie, żeby te moje wszystkie dylematy, co ja mam robić, czy zostać w Londynie, czy może się wyprowadzić, że mi to zostanie wszystko pokazane, tak, wystawione, mówię, na złotej tacy, że ja dostanę odpowiedzi. I sesja ogólnie trwa 2 godziny, tak, więc ja bardzo szybko sobie załatwiłam tą sesję, od razu napisałam do Ewy, zadziałałam, weszłam w męską energię działania, do tego jeszcze powietrze zadziałało, pomyślało, zadziałało, no mówię, męska energia, no, zadziałała. Sesja trwa 2 godziny, słuchajcie, i Ewa łączyła się z moim wyższym ja, przekazywała mi różne informacje obrazami, tak, obrazami. Wiadomo, nie wszystko było takie oczywiste, tak, więc ja po tych 2 godzinach miałam taki niedosyt. Ja czułam, że dużo zostało mi przekazane, ale tak nie zostało mi, nie, to moje wyższe ja, ono chyba se jaja ze mnie robi jakieś, bo ono mi nie chce dać takich konkretów. I
dużo było na temat takich rzeczy, gdzie ja mniej więcej wiem, tak? Ja wiem, ale nie jest to takie do końca uświadomione. Dużo było na temat oczekiwań, o przewidywalności. Mimo tego, że ja na przykład też nagrywałam filmik, to było, kurde, nie pamiętam kiedy, dawno temu, na temat oczekiwań, że nie ma sensu w ogóle mieć oczekiwań, że to, jeżeli się pozbędziemy oczekiwań, to zajebiście, to sobie otworzymy w ogóle drzwi do wszystkiego, tak? No bo jeżeli ja mam oczekiwania, miałam, tak? Ja miałam kiedyś oczekiwania swojego takiego idealnego partnera, tak? Wysoki, brunet, ciemne oczy, ciemna karnacja, no i zajebiście w ogóle, żeby tak wyglądał, nie? Takie oczekiwania. To w momencie ja sobie zamykam już drzwi do tego, że ja akurat na swojej drodze mogę poznać, nie wiem, blondyna, czy kurde, też, czy ciemne włosy, czy niebieskie oczy, czy zielone oczy, czy wysoki, czy niski, czy wiecie, no, bez jakiegokolwiek ideału. I mimo tego, że ja to wiem, tak, ja to wiem, ale dalej niektóre rzeczy robię nieświadomie, tak. Jest takie po prostu wiem, nie wiem, wiem, nie wiem, wiem, nie wiem, no ale spoko. Dużo właśnie było na temat oczekiwań, na temat przewidywalności właśnie, że ja lubię przewidywać, tak, i to jest właśnie chyba ten cel, dlaczego ja sobie robię takie sesyjki, bo ja chcę wiedzieć, tak, mimo tego, że ja ufam życiu, że mam ten spokój wewnętrzny, że ja i tak wiem, że ja dojdę do tego celu. Ale ja bym już chciała wiedzieć, gdzie ja idę. Ja bym chciała wiedzieć, gdzie ja idę, po co ja idę, dokąd ja zmierzam. Ja bym już to chciała wiedzieć. Ale to tak chyba nie działa, co? To tak chyba nie działa, no bo gdybyśmy tak wszystko wiedzieli, to okej, to ja już wiem teraz, gdzie mam pójść, co mam zrobić, to by było takie nudne trochę. To życie takie przewidywalne, to by było, no dobra, ja tam za 5 lat będę robić to, to i to, nie? No ale no też, no wiadomo, że niektórzy ludzie tak mają, nie? Gdzieś tam za 5 lat to jest, okej, ja za 5 lat chcę być w tym i w tym miejscu, nie? No ja tak nie mam. No ja tak nie mam. Jakoś tak niby chcę tej przewidywalności, ale nie ma żadnych jakichś takich planów, nie ma celów. No nie lubię planować, nie lubię planować, nie lubię mieć celów, nie lubię działać jakoś tam w stronę tego, co ma być za 5 lat, a skąd ja mam wiedzieć, co będzie za 5 lat, skąd ja mam wiedzieć, co będzie jutro. Jutro może się zmienić moje życie o 180 stopni. Nie wiem tego. Może tak być, nie? Ale dużo właśnie w jej obrazach było natury, tak? Że za każdym razem, jak mnie gdzieś widziała, to było albo jakaś właśnie polna droga, znaczy polna droga, gdzieś tam sobie zmierzałam, ale też nie wiem gdzie, bo nic nie widziała. Byłam w jakimś koszu wiklinowym, w samochodzie jadącym, zmierzającym dokądś, ale nie było w ogóle, gdzie ja zmierzam, tak? I to takim powolnym sobie tempem, takim swoim rytmem ten pojazd sobie jechał, tak? No to właśnie ja taki mam, taki spokój, okej? Swoim tempem sobie tam dojdę, nie? Ale ja chcę wiedzieć, gdzie. No, ja chcę wiedzieć, gdzie. I czy też mnie widziała, jak na przykład siedziałam sobie na stołeczku, strumyczek sobie płynął, też właśnie takim naturalnym, swoim rytmem, nie za szybko, nie za wolno, gdzie miałam jedną nogę w wodzie, druga noga była na ziemi. I ja to odebrałam, bo słuchałam ostatnio tej sesji. Wiadomo, że za pierwszym razem, jak się słucha, to tak nie wszystko, jest za dużo informacji, tak 2 godziny informacji, to już po godzinie już nie pamiętasz tak mniej więcej, co było w pierwszej godzinie, tak? A po ponownym przesłuchaniu i myślę, że po kilku razach takiego przesłuchania to jeszcze więcej mi przyjdzie, jeszcze więcej zrozumiem, tak? I właśnie siedząc na tym stołeczku, że ja jedną nogą jestem w wodzie, drugą na ziemi i ja to tak odebrałam, że ja jedną nogą jestem tu w Londynie, bo jest mi tu dobrze. I jest tutaj ten comfort zone, mam tą pracę, którą lubię, mam już wszystko tak pięknie ustawione, że mam te 3 dni wolnego, w ogóle flexibility i te moje babcinki, w ogóle jest tak fajnie i tutaj też mi się tak fajnie mieszka i fajnie jest, nie? Ale z drugiej strony mnie kręci gdzieś nieznane, tak ta moja piątka, ona
Ona się tu nudzi, no. Ja mimo tego, że słuchajcie, ja akceptuję swoje życie, jestem wdzięczna za to, że jest jak jest, że mam to szczęście, akceptację, tak, to zrozumienie na to wszystko, ale tak z drugiej strony to takie nudne jest dla mnie, no. Serio. Takie nudne życie. W sensie nudne, no takie ordynarne, tak? Ordynarne jest takie słowo, ordinary, to po angielsku. Takie, wiecie, praca, dom, jest mi fajnie się mieszka, ale to jest takie wszystko normalne, taki normalny dom, normalna praca, a mi się dżungle marzą, mi się marzy eksplorowanie świata, mi się marzy kamper z partnerem i z 5 psami w kamperze i w ogóle z zbieraniem nowych psów, szukaniem im domów, przy okazji podróżowaniem, praca zdalna, to mi się marzy, to jest właśnie dla mnie taka wolność, to jest wolność i w tamtą stronę zmierzam, tak, jak się już pozbędę wszystkich swoich negatywnych przekonań, to tam się znajdę, tak, no ale chciałam wiedzieć, nie, ta taka przewidywalność, no i ale taka, i w ogóle też podróżowanie, tak? Czy może wyprowadzić się z Londynu i zamieszkać gdzieś w Nepalu czy na Bali? I też zostało mi przekazane od mojego wyższego ja, żebym ja najpierw zrobiła rozeznanie, bo ja sobie w głowie ułożyłam wyobrażenie, tak? Że będzie tak zajebiście. No dobra, no ja się wyprowadzę z Londynu, wyprowadzę się do ciepłego kraju, gdzie będą palmy, gdzie będą tropiki, gdzie będą świeże owoce, gdzie będą, w ogóle będę sobie mogła mieć swoje warzywka, swoje zwierzaki, gdzie będzie ciepło i w ogóle będzie tak zajebiście, nie? I takie wyobrażenie mam w głowie i to wyobrażenie mnie właśnie ciągnie w takie rejony. Ale z drugiej strony to mi otworzyło oczy, tak? Czy to aby na pewno jest coś dla mnie? Bo ja mogę mieć wyobrażenia, że to jest coś dla mnie, tak? No i to moje wyższe ja dało mi do myślenia teraz, że może wcale to nie jest coś, co ja chcę. Ja w sumie w jedynych tropikach, w których ja byłam, to były jakieś tam Meksyk, Indie. Ale to wiadomo, że na wakacjach to jest inaczej, tak? Ale mieszkać i żyć, no powiem Wam, nie wiem, musiałabym chyba sobie, znaczy to taki, no plan, tak, żeby gdzieś chociaż na miesiąc sobie gdzieś pojechać, nie? Ale to wiadomo, na wszystko jest potrzebny czas. Teraz jest spłata swoich kredytów, tak? Swojego materialnego zadłużenia. No ratki, wiadomo, laptop, nie laptop. No i to taka właśnie takie moje wyobrażenia. Później też obraz miała taki, że ja jestem na łące i zbieram kwiaty, ale zbieram kwiaty tylko jakieś tam specjalne okazy. I że nie zbieram wszystkich, tak? No i ja tutaj sobie tak myślałam, że to jest może właśnie to z tym moim, że ja wiem, czego ja chcę, jeżeli chodzi o partnera, tak? Mimo tego, że słyszało się nieraz, a zostaniesz sama, jak będziesz taka wybredna, a bo to, bo tamto, ale mimo tego, kurde, ja dalej wierzę, ja wiem, że to się stanie w swoim czasie, że pojawi się na mojej drodze taki partner, który będzie po prostu idealny dla mnie, będzie pasował do mnie psychicznie i duchowo. Bo nie mówię fizycznie, bo nie musi być taki chudy jak ja, nie? No. Ale po prostu, że będziemy podobni, tak? Podobne cele. To jest ważne, żeby mieć podobne cele w życiu. Podobne wartości. No. Także tak. I ja wiem, że ten dzień nadejdzie. I dlatego ja sobie będę wybierać. No, będę sobie wybierać, no. No, już chciałam oczywiście wtrącić na inny temat tego, co teraz tu już ostatnio wspominałam też w kamerce, męska i żeńska energia, tak? I ile miałam w sobie tej męskiej energii, no. I nie dziwne, że faceci ode mnie uciekali, nie? Jak mieli drugiego chłopa obok siebie, który działał i organizował, no panie, powiem Wam, śmieszne to jest wszystko śmieszne. No.
I tak, i to takie ten. Dużo też właśnie też było na temat trochę numerologii, na temat moich czakr. Ogólnie ja jako piątka, tak? Bo ja jako piątka właśnie wszystko mnie nudzi, tak? Ja coś zaczynam, za chwilę mi się już nie chce tego robić. Czytam książkę, po połowie już czuję, że ja potrzebuję czegoś innego, tak? Mam takiej chęć taką ciągłego doświadczania nowych rzeczy, nowej wiedzy, nowych przeżyć. Wszystko mnie nudzi po jakimś czasie. Dobrze, że jeszcze praca mnie nie znudziła, słuchajcie, że te moje babcinki to jednak, czyli to jest praca na ten moment dla mnie, tak? No dobrze, że to mnie nie nudzi, dobrze, że filmiki mnie jeszcze nie znudziły, słuchajcie, bo jak to by mnie znudziło, to już nie, ale to jest coś, co mnie kręci i jako, że też właśnie mam jedynkę w duszy, to ona jest właśnie taka, że ona mnie pcha właśnie w te filmiki, w to, żebym ja dalej to robiła, dalej dzieliła się tym wszystkim. I tak, no jedyneczka, piąteczka, jak znajdę swoją pasję, znajdę coś, co po prostu będę zanurzona w tym w 100%, to wtedy ta piątka, ona mnie nie będzie już ciągła, a to chodźmy tam, zróbmy tamto, bo to jest takie fajne, a tego już nie rób, zróbmy coś nowego, nie? I takie, no i takie. No i takie sobie. Kiedyś to jeszcze miałam takie coś, że po prostu partnerzy, jak sobie pomyślałam o tym, że jak ja w ogóle mogę być, to było dawno temu, jak ja mogę być w ogóle z jednym partnerem przez całe życie, jaka nuda! Takie miałam w ogóle myślenie, nie? Nie wyobrażałam sobie tego, żebym ja mogła być z jedną osobą przez całe życie. No a teraz się pozmieniało, nie? Zajebiście. Dobrze, kurde, że mi się to zmieniło. No. I co tam jeszcze było, słuchajcie? Co tam jeszcze było? No dużo tego było, naprawdę dużo tego było. Te 2 godziny, wiadomo, że ja tutaj tego wszystkiego Wam nie przekażę, ale było dużo na temat oczekiwań, przewidywalności, o doświadczeniach, także mimo tego, że ja... To też mi moje wyższe ja przekazało. Mimo tego, że ja mam dużo tej wiedzy w sobie, to ja potrzebuję to dalej wprowadzać w takie doświadczenie, że ja potrzebuję tego wszystkiego doświadczać. I ważne dla mnie jest też, żebym ja zapisywała właśnie, zadawała na przykład pytanie, bo to, co my przelejemy na papier, czy zadamy sobie pytanie i przelejemy to na papier, to jest... jak ona to powiedziała? Kurde, nie pamiętam. Ale to jest już takie, że... no nie wiem, kurde, nie wiem, jak mam to przekazać tutaj w ten sposób po polsku. Coś, co jest zapisane, jest po prostu silniejsze. Niech w ten sposób to przekażę. I żebym właśnie zapisywała sobie pytania i po prostu czekała na odpowiedzi, tak? Czekała, no czekanie, czekała. Po prostu była gotowa, żeby przyjąć te odpowiedzi, tak? Czy to gdzieś tam w radiu usłyszę, czy coś przeczytam, czy gdzieś, nie wiem, no na Facebooka już nie wchodzę, chociaż czasami może by się przydało właśnie ze względu po odpowiedzi, czy na, nie wiem, na YouTube'a wejdę. Tak jak wtedy, co zadałam sobie pytanie, o co chodzi z tymi związkami, po prostu od razu mi wzrok skierował się na ten filmik Lęk przed zbliżeniem, tak? I to było to, i to była właśnie odpowiedź, która na ten moment była dla mnie ważna. I że właśnie powinnam sobie zapisywać. I u mnie też druga sprawa jest taka, że ja nie podejmuję żadnych decyzji, że u mnie się w sumie zazwyczaj kończy na zastanawianiu czy myśleniu, tak? Ja się zastanawiam już nie wiem ile czasu, czy ja się powinnam wyprowadzić z Londynu, tak? No bo ja nie wiem tego, powiem Wam. I to też nie wiedząc, to ja się dostrajam do niewiedzy, no. To jest w ogóle... Powiem Wam, im więcej wiem, to jest... Kurde, czy ja chcę wiedzieć więcej? Może byłoby lepiej tak sobie żyć nieświadomie. Mówię, im więcej świadomości mam w sobie, to tym bardziej myślę sobie, kurde, tutaj tu dostrajam się do niewiedzy i będę całe życie nie wiedzieć, bo tak wysyłam w przestrzeń. A tutaj to, a tutaj tamto i w ogóle nie. No, ale nie, dobra. Podjąć decyzję, tak, podjąć decyzję, ale stwierdziłam, że podejmę decyzję w momencie, kiedy spłacę sobie laptopa, to będzie w tym roku jeszcze. I to w sumie mam teraz takie priorytety, żeby
spłacić, co mam spłacić, a wtedy będę się zastanawiać, nie zastanawiać, a wtedy podejmę decyzję, co będę robić. Wtedy się też wszystko wyklaruje. Póki co, mówię, póki co plan jest taki, a nie inny. Także taka sesyjka, powiem Wam, spoko, podobało mi się. Ja lubię takie tematy. Lubię takie tematy wyższego ja i w ogóle tego, lubię tematy takie nienamacalne, tak? Tego, czego nie jesteśmy w stanie spostrzec naszymi zmysłami. Tymi takimi, wiecie, oczy, uszy, nie? Tylko coś po prostu, coś, co pochodzi z tego innego świata, jakby niewidzialnego świata, świata energii. To mnie kręci, słuchajcie. I całe te info. No. To było zakończenie tej mojej ekscytacji tymi. No. Także tak, to chciałam Wam tyle powiedzieć na temat mojej sesji channelingowej. Mówię, ja po prostu po przesłuchaniu tego drugi raz stwierdziłam, że to moje wyższe ja, ono mi tego... Ja nie dostanę odpowiedzi. Ja wiem to, że będąc w tym miejscu, w którym jestem i wiedząc, że ja mam to połączenie ze swoją duszą i że ona mnie prowadzi, ja wiem o tym, ale mimo tego dalej szukam, nie? Dalej jest takie szukanie tego potwierdzenia, nie szukanie tych odpowiedzi, zamiast odpuść kobieto, żyj, no to nie, ale też przynajmniej z Wami się podzieliłam, tak, z Wami się podzieliłam sesyjką i ten, może Wy mieliście też taką sesję, a to już chyba wspominałam, nie? A to już chyba wspominałam. No. Czy ja chcę coś jeszcze dodać? Słuchajcie, czy ja chcę coś jeszcze... W ogóle mam jeszcze dwa inne filmiki, które chciałam dzisiaj nagrać, ale już nie nagram dzisiaj. Już nie nagram dzisiaj, bo zanim tego przerobię... No. I tak. No, to chyba tyle, słuchajcie, to chyba tyle. Jaki zawias, to zawias przez to jaranie. Dobra, kochani, ja Wam życzę pięknego dnia, wieczorku, dzionka, tak, dzionek. Ptaszki ćwierkają. Już jest tak fajnie zielono, słuchajcie, już jest tak fajnie zielono i drzewa, i po prostu ja obserwuję cały ich progres i tego, jak one rosną szybko. Jak zawsze idę do tej swojej Betty i ona ma okna i naprzeciwko jest takie drzewo i jakieś 2 tygodnie temu to drzewo było bez listków. To było jak wróciłam po holidayu. No to jakoś, no dwa, trzy tygodnie temu. I ja widzę, jak ono rośnie, jak ono się rozwija, jakie ono się staje bujne, piękne, niesamowite. I tutaj też sobie tak patrzę właśnie, jak te drzewa wszystkie już stają się takie zielone i jest tyle pąków kwiatów. Nie? Kochamy wiosnę, nie? Kochamy wiosnę, słuchajcie. No dobra, to jeszcze raz dziękuję Wam z tego serca za wszystkie subskrypcje i... Niech moc będzie z Wami. Namaste. Pa, kochani.